Najpierw chciał zostać DJ-em, potem uczył się gry na akordeonie. Obecnie szlifuje grę na harmonijce. Mnóstwo pomysłów to domena naszego najmłodszego rolnika Rafała. Kandydatki na żonę na pewno nie będą się nudzić, bo to może być prawdziwy koncert życzeń. Czy któraś z nich zatańczy tak, jak on zagra? Poznajcie go. Gram na instrumentach, głównie na gitarze, na tym się skupiam. Ostatnio kupiłem sobie harmonijkę, ale na harmonijce idzie mi trochę gorzej. Moim hobby jest motoryzacja. Zawsze coś masterkuję przy swoim samochodzie. No, niezły sprzęt, powiem ci. Cześć, Marta. Cześć. Rafał, powiedz mi, czy ty szukasz przygody czy żony? Po co ja tu przyjechałam? Przygody i żony. Czemu żona nie może być przygodą, czemu przygoda nie może być żoną? Mam 27 lat i dotychczas nie znalazłem, także może akurat mi się poszczęści i znajdę tą jedyną. I ty wszystkim się sam zajmujesz tutaj? Sam bym nie dał rady. Pomaga mi mój tata. Czyli we dwójkę? Tak. Prowadzimy gospodarstwo rolne i punkt sprzedaży środków ochrony roślin. Gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 100 hektarów. Dzielimy się z tatą obowiązkami. Szczerze powiedziawszy, wolę pracować w polu, mniej na głowie. Sam jestem sobie statkiem i sterem, także bardziej odpowiedzialne funkcje tatą może jak najbardziej ogarnąć. Ty się widzisz tu czy w mieście? Wiesz, ciężko powiedzieć, jak będzie. No, od kobiety to też będzie trochę zależało. Jakbyś poznał taką dziewczynę z miasta, to wtedy byś wszystko rzucił i wyjechał? Czy jednak rodzina jest ważniejsza i gospodarstwo? Zależy, w jakim stopniu bym się zakochał. Chodź tu do mnie, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. Ja nie twierdzę, że złamię komuś serce. Może być tak, że ktoś mi złamie serce. I co wtedy? Wtedy może nie być za wesoło. Preferowałbym dziewczynę w moim wieku, bez dzieci, również bez rozwodu, ale wiadomo, serce nie sługa. No a taka idealna kobieta dla ciebie? No, oczywiście musi być niższa ode mnie, żeby nie było jakichś kompleksów, jak założysz szpilki, gdzie, jak pójdziemy na wesele. Musi być wsparciem, ale też chciałbym być dla niej wsparciem. Musi mi ufać. Tak naprawdę to ideałów nie ma. Kochałeś już tak naprawdę? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że w ostatnim związku tak było. A co się stało? Co się stało? Jakby nie wyszło. Bo? Bo tak miało być. Bo to nie było widocznie to. Bo komuś zależało bardziej, a komuś mniej. A komu bardziej zależało? Oczywiście, że mi. Tak? Mhm. Czyli ty masz złamane serce. Bym powiedział nawet skruszone. Tak. Wiesz co, z drugiej strony Marta nie ma recepty na miłość. Naprawdę? No przecież nie na niby. A co ty mógłbyś dać kobiecie? Nie powiem, że beztroskie życie, bo ze mną nie jest tak beztrosko. Na pewno mógłbym jej dać dużo emocji, zarówno pozytywnych, jak i tych troszkę mniej negatywnych. Mniej negatywnych? Dobrze, czyli pozytywnych. Tak. To siebie. Przede wszystkim siebie. A ty bywasz romantyczny? Jak trzeba. Ja bym chciała, żebyś tak w taki romantyczny sposób, albo i nie, zwrócił się do swoich kandydatek. Słuchajcie, piękne nieznajome. Jeżeli marzycie, żeby przeżyć prawdziwą miłość o zapachu Maciejek w letni wieczór, ujawnijcie się, zdradźcie swoje imię. Co wam szkodzi? Ludzie listy piszą, napiszcie i wy. Oczywiście do mnie. No, kochany. To było super. Podoba ci się Rafał? Jeśli tak, wypełnij zgłoszenie na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl oraz wyślij list ze zdjęciem na adres skrytka pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Rafał.